Cześć, mam na imię Kaśka, witam Was na kanale Wałkowanie Świata z Indii. To nie jest moja pierwsza podróż do tego kraju. Na kanale możecie znaleźć kilka filmów z różnych podróży po Indiach, ale każdy jeden z tych filmów jest wyważony. Dlaczego? Ano dlatego, że Indie to jest bardzo duży i bardzo zróżnicowany kraj. Jednak niektórzy z Was, oglądając te filmy, mogą odnieść mylne wrażenie, że ja patrzę na Indie przez różowe okulary, co jest totalną nieprawdą. Wielokrotnie Indie doprowadzały mnie po prostu do szału. I dzisiaj właśnie o tym, co doprowadza mnie w tym kraju do szału. Zapraszam! Gdybym zapytała Was, z czym kojarzą Wam się Indie, to na pewno wielu z Was od razu pomyślałoby, niestety, ale o śmieciach i brzydkich zapachach. I no niestety, ale dużo byście się nie pomylili. Dlatego, że śmieci walają się tutaj wszędzie, w zasadzie na każdym jakimś wolnym skwerku. Ciężko jest tutaj w ogóle uświadczyć śmietniki, więc no z jednej strony nie ma się co dziwić, że ludzie wywalają te śmieci po prostu na ulicę, kiedy tylko coś zużyją, no ale z drugiej strony, no kurczę, naprawdę to jest tak bardzo wszystko zaśmiecone, a przez to, że temperatury są niezwykle wysokie, to te śmieci się bardzo szybko psują i te zapachy są naprawdę nieprzyjemne. W niektórych miejscach jest aż ciężko po prostu przejść. Tak okropnie śmierdzi. W dodatku kuchnia indyjska jest bardzo bogata w przyprawy i zapachy. Świątynie są niemalże na każdym kroku i pachną kadzidłami. Tak więc jak zmieszacie te wszystkie zapachy ze sobą, to jest mieszanka wybuchowa jeszcze w tych wysokich temperaturach i przyprawia po prostu omdłości. Ruch uliczny w Indiach to jest rzecz charakterystyczna dla tego kraju. Ja sobie nawet tak myślę, że gdyby zabrać ten ruch uliczny, gdyby go uporządkować, to już nie byłyby Indie. One stanowią element indyjskiej kultury. To jest jak jeden wielki, żywy organizm, który się porusza, który... Ta masa samochodów, pojazdów, jednośladów, różnokolorowych i o różnych dźwiękach, które przesuwają się tymi ulicami miast, no to jest coś naprawdę specyficznego i tak naprawdę kolorowego i dosyć ciekawego, kiedy przyjeżdża się tutaj. Ale słuchajcie, to co mnie najbardziej tutaj denerwuje w tym, to nawet nie jest ten hałas, zgiełk, od którego uszy bolą po prostu po 10 minutach spaceru tutaj, ale to, że ten ruch uliczny wcale nie uwzględnia, w ogóle nie uwzględnia pieszych. I tak jak tutaj mam chodnik, tak teraz zobaczcie sami, muszę wejść na ulicę po to, żeby przejść, bo akurat chodnika tutaj nie ma. Na szczęście nie ma w tej chwili tak dużego ruchu, więc nie czuję się jakoś szczególnie bardzo zagrożona. No ale wyobraźcie sobie, że no nie jest to zbyt komfortowe i piesi muszą mieć tutaj oczy dookoła głowy, szczególnie również, kiedy chcą po prostu przejść przez ulicę. O, teraz idą ci. Jadą ci. Jadą ci, chyba nigdy nie przejdę, nie? Kiedy chcesz przejść przez ulicę, bez względu na to, czy są namalowane na niej pasy, czy nie, nie ma to tak naprawdę większego znaczenia, dlatego że nawet nie ma co liczyć na to, że samochód jakikolwiek się zatrzyma. Tak więc trzeba obserwować ruch i po prostu, kiedy zrobi się jakaś dziura, to przelatujesz przez tą ulicę. I absurdalnie, znacznie łatwiej jest włączyć się do ruchu, znacznie łatwiej jest przejść przez ulicę w momencie, kiedy są korki. Dlatego, że samochody poruszają się wolno. Tak jak teraz, samochodów nie jest tak dużo, bardzo głośno mimo wszystko, ale nie jest tak samochodów dużo i one jadą z dużą szybkością, więc przelecieć przez ulicę jest znacznie trudniej. Kiedy przyjechałam pierwszy raz do Indii, moi hinduscy znajomi stwierdzili, że zabiorą mnie w bardzo fajne miejsce i wiecie, gdzie mnie zabrali? Do galerii handlowej. A kiedy powiedziałam, że chciałabym pójść i zjeść coś z nimi, to bardzo usilnie starali się mnie przekonać, że powinniśmy wybrać europejską restaurację. Kiedy po spotkaniu chciałam wracać autobusem do domu, to już czekała na mnie zamówiona taksówka. Tak więc to było coś, co bardzo mnie irytowało. To, że próbowali mnie odseparować tak w zasadzie od tego normalnego życia w Indiach.
Ale to nie tylko oni, nie tylko moi znajomi, bo kiedy byliśmy w Agrze i chcieliśmy kupić bilet na pociąg, to w okienku, gdzie stali wszyscy Hindusi, dowiedzieliśmy się, że to nie jest okienko dla nas i powinniśmy iść tam gdzieś indziej, do jakiejś biznes klasy, jak się później okazało, i tam sobie kupić bilety dla nas. A my chcieliśmy normalne, zwykłe bilety, tak żeby jechać tak jak normalni wszyscy ludzie. Nie wiem, z czego wynika ta chęć izolowania nas, ale pamiętam, że było to bardzo, bardzo irytujące. Lubicie street foody? No ja też. Ale wyobraźcie sobie, że takie budki jak ta stoją tutaj przy ulicy od rana do wieczora. Upał jest ogromny, nie ma tam żadnych lodówek, no i wokół też nie ma żadnych toalet, więc warunki higieniczno-sanitarne pozostawiają wiele do życzenia. Tak więc łatwo tutaj po prostu o zatrucie pokarmowe. Ja nie mówię, że nie można z tego korzystać. To wszystko zależy od tego, kto jaki ma żołądek wrażliwy. Ja sama chętnie czasem korzystam z takiego jedzenia ulicznego i to nie znaczy, że za każdym razem się zatruwam. Ostatnio znalazłam niedaleko miejsca, gdzie mieszkamy, takiego chłopaka odkryłam, który stoi sobie przy ulicy codziennie i robi świeżo wyciskany sok z pomarańczy i z ananasów. I przez kilka dni codziennie piłam ten sok i nic kompletnie mi się nie stało. Natomiast jak poszłam do restauracji indyjskiej, to wyobraźcie sobie, że się strułam. W restauracji, w miejscu, gdzie wydawałoby się, że wszystko jest w miarę jakieś tam ustandaryzowane i coś takiego nie powinno grozić. Dwa dni zatrucia pokarmowego i jeszcze do dzisiaj ciężko mi się patrzy na jedzenie. Ale mam ochotę na ten sok, więc idę. Nie wszędzie można filmować, co jest szalenie wkurzające, zwłaszcza dla osoby, która przyjeżdża właśnie po to, żeby filmować. Nie można filmować oczywiście obiektów wojskowych, ale za obiekty wojskowe są uznawane wszystkie takie, na których pojawi się jakiś żołnierz, a żołnierze potrafią stać w metrze, potrafią być w galerii handlowej, oczywiście przy budynkach rządowych, także czasem okazuje się, że tak naprawdę to nie można filmować zupełnie niczego. Ciekawe sytuacje też wydarzały się w świątyniach, kiedy jak po prostu spod ziemi nagle wyrastał ktoś i mówił: nie można, tutaj nie można filmować, nie bo nie, mimo tego, że nigdzie nie jest tak napisane, i musisz uiścić opłatę, jak chcesz filmować, nie wiem, 10 tysięcy rupii, na przykład jakąś taką absurdalną. I robiła się z tego nawet całkiem spora awantura. No to są takie nieprzyjemne sytuacje, których bardzo nie lubię, i to filmowanie tutaj swojego czasu było bardzo, bardzo ciężkie, zwłaszcza kiedy nosiłam duży aparat. Teraz mam mały i on nie przyciąga tak bardzo uwagi. Podejrzewam, że z tym dużym byłoby znacznie ciężej. Ale to filmowanie tutaj to jest coś, co masakrycznie mnie wkurza. Żebractwo i najróżniejsze, najdziwniejsze choroby to jest coś, z czym przyjeżdżając do Indii każdy się zetknie. I to, że nie pokazuję tego na moich filmach, to nie znaczy, że się z tym nie stykam, a stykam się z tym niemalże za każdym razem, kiedy wychodzę coś kręcić. Kiedy jedziesz samochodem i zatrzymujesz się na światłach, to ludzie podchodzą do okien, pukają i próbują sprzedać różne rzeczy, a niektórzy po prostu żebrają, pokazując, że są głodni. To jest bardzo, bardzo trudny kraj i bardzo, bardzo trudne sytuacje dla osób, które są wrażliwe, nademocjonalne, empatyczne, bo wczuwają się zaraz w te sytuacje i chciałyby zrobić coś i pomóc każdemu, a oczywiście nie da się pomóc każdemu. Zastanawiacie się, dlaczego nie pokazuję takich rzeczy, że przecież to są właśnie prawdziwe Indie, tak to tutaj wygląda. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ludzie mają bardzo dużą tendencję do wyciągania sobie tego, co chcą, po to, żeby popierać swoje jakby widzenie świata. Więc można tak naprawdę, wbrew pozorom, zafałszowywać obraz świata, pokazując właśnie takie rzeczy. Nie lubię w Indiach naciągactwa i naciągaczy. Możesz być pewien, że jako biały zapłacisz tutaj zawsze więcej niż lokalny. Jest tak nawet w atrakcjach turystycznych, gdzie płaci się dużo, dużo więcej niż lokalni
mieszkańcy niż Hindusi, Indusi. I oczywiście można sobie to wytłumaczyć i powiedzieć, okej, to jest związane z tym, że oni są po prostu biedniejsi. No ale dajcie spokój, nie wszyscy tutaj są biedni. To jest też stereotyp. I ci bogaci ludzie też płacą tak samo mało jak ci biedni ludzie. Więc turyści jednak są trochę pokrzywdzeni i płacą dużo, dużo więcej. Ale to nie chodzi nawet o to, ale chodzi o to, że zamawiając taksówkę czy też rikszę zapłacisz dużo, dużo więcej. Nie orientując się, jakie są ceny na ulicy, jakie są ceny jedzenia, jakie są ceny na takim lokalnym markecie, zawsze zażądają od ciebie dużo, dużo więcej. Nie lubię naciągania i nie lubię takich nieszczerych zachowań. Ja się staram być zawsze fair, szczera, miła i zachowywać się z poszanowaniem dla innych, no ale niestety nie zawsze działa to w dwie strony. W wielu miejscach ludzie proszą o zrobienie wspólnego selfie, no i oczywiście jeśli nie jest się nieśmiałym, to jest nawet bardzo miłe, bo można się poczuć jak gwiazda filmowa, ale to czasem potrafi również zirytować. Bo nie kończy się na jednym selfie, tylko to jest po prostu cała seria zdjęć w najróżniejszych konfiguracjach, ustawieniach z mężczyznami, z kobietami, z dziećmi i klękanie, i stanie. I do tego zaczyna się ustawiać cała kolejka innych osób, które również są chętne do tego, żeby też zrobić sobie zdjęcie. Tego doświadczyliśmy, jak byliśmy w pewnej świątyni. Najpierw podeszła do nas jedna rodzinka, a później ustawiła się cała kolejka i tak naprawdę zeszło nam jakieś 30 minut na to, żeby obsłużyć wszystkich z tymi zdjęciami. Czas na zwiedzanie świątyni się skurczył, a kiedy powiedzieliśmy, że już okej, że starczy tych zdjęć, to nastąpiła taka dziwna zmiana zachowania. Z takiego miłego, sympatycznego, z takiego roześmianego, do takiego powiedziałabym nawet wściekłego i złego, że dlaczego na przykład z tamtymi sobie zrobiliście, a z nami już nie chcecie. Podczas kręcenia dzisiejszego filmu widziałam dwóch facetów kalekich bez nóg, widziałam poważonego psa, szczura, prawie wpadłam pod skuter. Tak więc, jak widzicie, nie zawsze jest różowo, nie wszystko w tych Indiach mi się podoba. Uważam, że Indie to jest doskonały kraj dla podróżników. Uważam, że Indie to jest doskonały kraj dla ludzi, którzy patrzą znacznie głębiej niż tylko na samą powierzchnię. Którzy zaglądają do środka i którzy chcą zrozumieć i doświadczyć czegoś więcej. Dlatego, że Indie są bardzo zróżnicowane i mają bardzo wiele do zaoferowania. Tak wiele, że nie wystarczy lat na to, żeby odkryć je całe. One fascynują swoją odmiennością i przyciągają jak magnes po to, żeby zrozumieć to, co dla nas jest niezrozumiałe.